Welcome to Basque Country. Co tam się działo na tej ulicy? Picante majonez por Pablo. Olga i Iñaki zaprosili nas dzisiaj na wycieczkę rowerową po San Sebastian. Cześć, witajcie na kanale Terasfera. Ja jestem Monika. A ja jestem Paweł. Chciałoby się powiedzieć, że witamy Was z bardzo gorącej Hiszpanii, ale Hiszpania nie jest w tym momencie gorąca. Niestety, kierujemy się na południe, jak szybko się tylko da. Powiemy Wam zaraz, jak ta nasza podróż wyglądała, gdzie się zatrzymaliśmy. No ale temperatura cały czas nam spłata figle. Tak, jest dosyć mroźno, nawet bym powiedziała, słońca jak na lekarstwo. Zatrzymaliśmy się w miasteczku Caceres. A wyszliśmy po prostu kupić tutaj świeże pieczywo, no i okazało się, że no, miasto jest tak interesujące, że zaczęliśmy chodzić tutaj i zwiedzać. Jest mnóstwo zabytków, jest bardzo stare, z którego roku Paweł? Wybudowane przez Rzymian w 25 roku przed naszą erą, tak. Tak, są tutaj pozostałości starych rzymskich murów, bo miasto było otoczone murem, była to taka twierdza. Są kościoły, jest uniwersytet, jest no naprawdę... Tak, jest mnóstwo pozostałości po czasach, gdzie miasto było przejęte przez muzułmanów. Było tak, arabów, wizygotów, oczywiście tak jak większość miejsc w Hiszpanii się wiąże tutaj z tymi wszystkimi władcami. Tak jest, no i oczywiście w miejscu tym jest olbrzymia dzielnica żydowska. No, miasto wydaje mi się warto odwiedzenia, tak. A trafiliśmy tu zupełnie przez przypadek, bo szukaliśmy miejsca na nocleg, znaleźliśmy tutaj serwis i możliwość zostania na noc na tym samym parkingu. No, także przenocowaliśmy, a dzień pokazał nam, jak miasto wygląda i gdzie tak naprawdę nocowaliśmy. Tak, a idziemy teraz do vana i zaraz Wam pokażemy, gdzie dokładnie jesteśmy. No ale najpierw musimy znaleźć jeszcze te nasze bułeczki, będziemy głodni. Dobra. No i co z nich zrobimy? Czego się nauczyliśmy w San Sebastian? Zaraz wszystko zobaczycie. Tak, pokażę. Teraz zrobić zakupy, kupić jakieś pieczywo, bo tam się skończyło. No i patrzymy na ceny. No i takie wrażenia są, że jednak troszeczkę jest drożej niż był. Absolutnie. Tak, się wszystko podrożało. Sełko gdzieś tutaj jest. No właśnie patrzę, bo tutaj najczęściej są niestety margaryny. A to jest też masło. Okej. Okay. No ale w sumie ceny nas nie dziwią, no bo wszędzie jest drogo, także no drogo w Hiszpanii nie zaskakuje nas. W Maroku, ale... W Maroku podobno też jest drogo, bo nigdzie nie ma cen i każdy sobie robi ceny, jakie chce. Tak nas zauroczyło to miasteczko, że się zgubiliśmy. Pieczywo kupione, ale no pobłądziliśmy tymi uliczkami i nie możemy teraz znaleźć naszego vana. Idziemy, no ale... Zawsze mnie fascynowało tutaj wieszanie prania w Hiszpanii. Trzeba sobie jakoś radzić, jak masz taką kamienicę. Też tak będziemy słyszeć w Maroku, na wanie. W oknie. Tutaj sąsiadka skoczyła na wyższy level. Ubranie jest przykryte folią. Chroni przed deszczem. I kurzem. Gdzie jest ten van? Gdzie jest tam? Tam, Monia, gdzieś tam. Tam. Zaczyna się robić ciepło i mamy dobrą wiadomość, bo znaleźliśmy naszego vana. Jest gdzieś tam, ale jest tu taka wysoka siatka, ale znaleźliśmy dziurę, więc idziemy przez dziurę. No to idź. Dobrze, że ta dziura tu jest. Dobra. Tam stoi ciapek. No i jest nasz ciapek. Właśnie tak wygląda ta miejscóweczka. W lato wydaje mi się, że rewelacja, trochę cienia i tak, jest cisza, w spokój. Było bardzo dużo kamperów, teraz już wszystkie odjechały. No taka fajna miejscówka, żeby sobie właśnie zwiedzić to miasto, Caceres, albo żeby po prostu przenocować, zrobić serwis, no bo żeby stać tutaj dłużej, to nie. Tu tylko 24 godziny można. No. Taki znak jest. Idziemy.
Quiero estilo a ti, te queda pero espectacular. La forma de cómo me hablas pa' mí es tan peculiar. Para ser niños contigo sí me gustaría entrenar, porque haciéndolo contigo me siento Leche sin laktoza, czyli mleko bez laktozy. Tutaj mamy taką szyneczkę lomo abuchado, schab wieprzowy, długo dojrzewający. Serek żółty, bagieta. Jeszcze się nie rozstałam z pieczywem, to w Maroku dopiero. I masełko. Katanka nie będzie działała na ciebie. Znaczy nie będzie pasowała. Będzie. Okay. No i będziemy sobie przygotowywać almuerzo, czyli lunch po hiszpańsku. W ogóle dowiedzieliśmy się od właśnie Hiszpanów, których odwiedziliśmy w San Sebastian, na temat posiłków, o jakich godzinach właśnie jedzą Hiszpanie. Śniadanie jedzą bardzo małe, to jest tylko kawka i jakiś tam słodka grzaneczka z dżemem na przykład, czy coś takiego. Później właśnie jest almuerzo, czyli lunch. A kolacja, la cena, to jest co o godzinie 22. 21. 21, 22, tak. To nas bardzo zszokowało, no bo taki w sumie największy posiłek dnia jeść tak późno. No ale ten ich czas jest taki troszeczkę, ich doba jest trochę wydłużona, więc no tak to wygląda. W ogóle to już jesteśmy 6 dzień w naszej podróży. Przez Francję przejechaliśmy bardzo szybko, tam pierwsze 2 dni nam to chyba zajęło. Tak, zatrzymaliśmy się mniej więcej tak w połowie drogi do granicy z Hiszpanią. Było to miasto bodajże Ventres, czy jakoś tak. I spędziliśmy tam poranek. No i noc. I noc. My kolejną noc myśleliśmy, że już dojedziemy do Hiszpanii, ale no zrobiło się już późno i ciemno. Nie chcieliśmy już jechać przez te Pireneje i tak dalej po nocy. Więc zatrzymaliśmy się na drugą nockę we Francji. No i wcześniej rano wystartowaliśmy. I tak żeśmy przemknęli przez granicę z Hiszpanią, że nawet jej nie zauważyliśmy. No ale tak serio, tej granicy praktycznie tam nie ma. Dokładnie, w tym miejscu w ogóle nie widzieliśmy czegokolwiek, co by wyglądało jak granica. Po prostu wjechaliśmy i nagle patrzymy. Nawet nie było znaku Hiszpania, bo był znak Francja. A, no tak. I tak jakby, no, no to co, wyjechaliśmy do Francji. No, takie to było dziwne. No i w ten sposób dojechaliśmy do San Sebastian. Do krainy Basków. No i nasza miejscówka, no, na pierwszy rzut oka wyglądała bardzo kiepsko. Tak, spaliśmy pod mostem, mówiąc krótko. No ale nie to, że Baskowie nie są gościnni, bo są bardzo gościnni. Olga i Iñaki, do których właśnie pojechaliśmy, przyjęli nas tak serdecznie. A miejscówka ta była po prostu blisko ich domu i była takim fajnym punktem wypadowym. No i zanim tam dojechaliśmy, mieliśmy też okazję pobłądzić troszeczkę po mieście. Jak zobaczyliśmy, jakie tam są drogi i parkingi. To nam się odechciało jeździć. Gdziekolwiek, tak. Ta miejscówka była perfekt. A że oni mieszkają po prostu we flacie, w bloku, także taką wam tylko ciekawostkę powiem, że flat ten za 2 dni, nie, już skończył 100 lat, bo jak byliśmy u nich, to za 5 dni miał skończyć 100 lat i była to siedziba republikanów podczas wojny domowej w Hiszpanii, no bo Baskowie bardzo dzielnie walczyli przeciwko dyktaturze pana Franco, no i właśnie tam byli republikanie. Olga zawsze to z Iñakim podkreślali, że jakby tam był Franco, to oni by tam nie mieszkali. Tak, stara zabytkowa, piękna kamienica. No a ponieważ San Sebastian słynie z przepysznej kuchni, to oczywiście Olga z Iñakim zaproponowali nam wycieczkę kulinarno-rozrywkową, czyli tak zwane pincho pote po baskijsku, a po hiszpańsku możemy to przetłumaczyć, że są to połączenie tapasów z drinkiem, tak. Z piwem lub z winem, albo co tam kto lubi. No i jesteśmy w San Sebastian z naszymi przyjaciółmi. San Sebastian nocą. Tak, pochodzimy trochę. Tam jest właśnie Iñaki, tu jest Olga i przyszliśmy do ich przyjaciół, którzy mają tutaj sklep z odzieżą i gdzieś tam sobie pójdziemy do pubiku. Na razie miasto nas zauroczyło, wygląda nocą przepięknie, wąskie uliczki wśród wysokich kamieniczek, ale to już wam zaraz pokażemy. Przed nami Kościół Świętej Maryi, a za nami
Tam daleko na samym końcu katedra dobrego pastora. Buen pastor. Guapas. Yeah. Yeah. Only bacalao. Oh, this one. What is yesterday? Duck. This is duck. Mm-hmm. Duck is good. Sí. With it's peach. Yeah. With peach. Good. So, yeah. To taste it? No. Sí. Hay que probar de todo. Yo de momento no. Gracias. Salud. George. Salud. Pasas una. Welcome. Tu vas country. Tu vas country. Ogie to rigure polski. No tak się teraz pewnie zastanawiacie, co tam się działo na tej ulicy. Otóż za tydzień w sobotę jest obchodzone święto w San Sebastian. Festiwal San Sebastian, tak. I tutaj po prostu 24 godziny właśnie grają na bębnach, także tutaj Iñaki i Olga sobie nie pośpią, bo zaczynają o dokładnej jednej godzinie co roku i tak przez 24 godziny właśnie taki dźwięk możecie słyszeć w całym San Sebastian. Okej. No i idziemy teraz do troszeczkę mniej komercyjnej restauracyjki. Picante majonez? Por Pablo. Pablo! What is my name? Picante. This is possible for more. No, no much. Jeszcze taki ewenement w restauracji po zjedzeniu zawartości muszelki. Zostawiamy ją tu. Tutaj następna porcyjka kalmary. Kalmary! Kalmary fritti! Kalmary fritti! Italiano. Calamare. 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 Dobre? Ah, oh, good. Però picantino. Picante? Piccio Pato! Piccio Pato! Piccio Pito! Piccio Pablo! Piccio Pablo! Idziemy właśnie do następnej bardzo lokalnej restauracji. Every time we go with my friends, to make Piccio Pato, I want the Piccio Pablo. Better than Piccio Pato. Właśnie Iñaki ominął całą kolejkę, ponieważ jest szczupły i się gdzieś tam wcisnął. Więc spróbujemy następnego tapas, albo Pincho Pote. Pincho Pote, tak. Pincho Pablo. Dzisiaj już się będziemy żegnać, bo już nam pada bateria w kamerce. No. Do zobaczenia później. No a jak widzieliście, no Pincho wygląda zjawiskowo, no i nam też to bardzo smakowało. Było bardzo dobre i wyglądało to przepysznie i coś takiego chcemy właśnie dzisiaj otworzyć. Tak, Monia? Tak. Ja tu mam widelec. A, okej. Ja jestem przygotowany, dogotowany. A w ogóle skąd się wzięła nazwa Pincho? No tak. Bo pote to jest drink, tak? Pincho pote. Paweł miał z tym wielki problem. Jak już mogliście zauważyć, nie mógł za tego zapamiętać i cały czas przekręcał.
pincho pate, no to jest pate, to jest pasztet. Pincho pito to jest część męskiego przyrodzenia, tak, więc z tego To się ubawiła mieli. Olga, po prostu z Iniaki mało nie popadali, jak ja chodziłem i mówię pincho pito, a Olga no. Pincho pate. Pincho pate to jest kaczka, no nie mogłem zapamiętać, oni cholery. Absolutnie, no. W końcu wyjaśnili nam, że to jest pincho pote. Tak. Czyli przekąska i drink. A dlaczego pincho? No bo pincho po baskijsku to jest zadra. Na zadra to jest kawałek drewna, a im się kojarzy kawałek drewna z wykałaczką. Wykałaczką. Niektóre z nich są właśnie nadziane na wykałaczkę, są takie malutkie. Tak, i dlatego jest po prostu pincho. Tak, a ogólnie jest to taka bardzo mała przekąska. No, perfecto. I drink też jest do tego mały, także można sobie wtedy kilka barów próbować. Odwiedzić i popróbować różnych. No. No, tak jak my właśnie to zrobiliśmy. Przepraszam, bo potrzebuję trochę masełka. Tu jest, tu. Okay. No i tak właśnie wygląda nasze pincho pote. To znaczy pincho. Pincho. No, pote to dzisiaj delikatnie, bo jeszcze chcemy dzisiaj troszeczkę ujechać, także na pote jest dzisiaj herbatka. I kawka. Sin alkohol. Bez alkoholu. Tak, fajne było to, że mogliśmy popróbować właśnie w różnych barach i takie bardziej miejsca, w takim bardziej turystycznym miejscu, takie no bardziej eleganckie bary, że tak powiem. Tak, ale też byliśmy w takich typowo lokalnych, gdzie po prostu stołuje się miejscowa ludność, że tak powiem. I mi się wydaje, że tam był najfajniejszy klimat. Tam było najsmaczniejsze. Tam było najlepsze, tak. Dobra, spróbujemy. No dobra, spróbujmy, jak to smakuje. Paweł uwielbia właśnie z omletem, czyli z taką tortillą. My zrobiliśmy taką mini tortillę, bo jest bez ziemniaków, a oryginalnie jest ono jeszcze z ziemniakami, z warzywami, z cebulą, może być z rybą. Jest przepyszne. Próbowaliśmy też taką właśnie kanapkę z tortillą, która była z dorszem. Tak, i próbowaliśmy też kalmary, jak widzieliście. Ale nasze też całkiem dobre wyszły. No, drugi dzień naszego pobytu to po prostu była petarda. Tak, pierwsze zaskoczenie to pogoda. Trafić na taką pogodę, a jeszcze szczególnie w styczniu, to jest po prostu chyba totalne szczęście, bo mieliśmy 19-20 stopni i słoneczko, no cudowny dzień. Olga i Iniaki zaprosili nas dzisiaj na wycieczkę rowerową po San Sebastian. Także dzisiaj zwiedzamy na rowerkach. Mamy rejs teraz po zatoce między Olga i San Pedro i San Juan. Tak. Po jednej stronie San Pedro, po drugiej San Juan. To co, Monia? Plażujemy? Tak, skakujemy do morza. Dla chłody. Turriola Beach. Turriola Beach? Turriola Beach. Okej. Vale. For surfing. No, today... Yeah, there is some surfers over there. Yeah. It's nice waves. Thank you.
Jak wam się podobamy? Nie myślicie, co to za śliniaczki mamy? Nie, to nie są śliniaczki, już nam są niepotrzebne, bo nasze pinchos już prawie zniknęły, były pyszne. Pinchos Pablo pinchos dzisiaj Pablo. Były. Czyli pinchos Pablo, tak. Wykonane przez Pawła. O śliniaczkach zaraz wam powiemy, ale dostaliśmy jeszcze egujski lor po baskijsku, a po hiszpańsku jest to flor del sol, czyli taki kwiatek słońca. Tak, kwiat słońca. Kwiat dokładnie. Słońca. Jest to baskijski symbol. Właśnie w krainie Basków mieszkańcy wieszają sobie to, w takich mniejszych wioskach oczywiście, wieszają sobie ten kwiat na drzwiach. I on pełni taką, jest takim symbolem ochrony, chroni dom. Dostaliśmy właśnie naklejkę. Tak, no i Iñaki mi tłumaczył, że dawno temu właśnie ludzie wierzyli, że ten kwiat chroni przed czarodziejami, przed złymi duchami. No tak, zła taka mitologia. Bardzo jest dużo mitologii w kulturze Basków i nam się to bardzo podoba. Tak, może chroni przed złodziejami, więc wyląduje na naszym wanie. Dokładnie. I będzie nas chronić. A co do chust? To była chyba najlepsza impreza, na jakiej byliśmy. Z najfajniejszy wieczór, bo spędziliśmy go w takim lokalnym, można powiedzieć, osiedlowym barze, do którego przyszli przyjaciele Olgi i Iñakiego, sąsiedzi. Było mnóstwo ludzi, starszych, dzieci, po prostu w każdym wieku. Był tego dnia mecz. To była taka główna okazja tego spotkania. Tak, były derby. Bilbao grało z drużyną San Sebastian Real Sociedad. No i działo się. Sami zobaczcie. Jesteśmy teraz w typowym pubie hiszpańskim, w normalnej okolicy, już nie takiej turystycznej. Świetnie się bawimy tutaj z Iñaki, z Olgą, z ich przyjaciółmi. Akurat jest dzisiaj mecz. Drużyna San Sebastian gra z Atletico Bilbao. No, jest atmosfera niesamowita, bardzo przyjazna i świetnie się bawimy. Dostaliśmy chusty biało-niebieskie, barwy drużyny San Sebastian i dopingujemy razem z Hiszpanami drużynę. Na razie wygrywają 2-1, jest zarąbiście. No i na imprezie tej też próbowaliśmy śpiewać po hiszpańsku hymn kibiców. Spróbujemy odtworzyć, zobaczymy, ale... Zobaczymy, czy nam wyjdzie. Mamy ściągę. Jak to było? Urdimantera. Słuchajcie, to jest po baskijsku i jest to trudne do śpiewania, tak. Tak, ogólnie San Sebastian po baskijsku to jest Donastia. Donastia! Muchas gracias, amigos! Muchas gracias, Iñaki i Olga. Może nas oglądają. Zobaczymy. Krótkie pozdrowionka. No i tak to było. Ale niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. No i ruszyliśmy w deszczowy następny dzień w stronę południa. Mając i tak nadzieję, dojechaliśmy tutaj. Mając nadzieję, że tu będzie słońce. Ale niestety słońca nie ma. Będziemy się pewnie już niedługo stąd zbierać. Zrobimy jeszcze szybki serwis i lecimy już, nad morze. W stronę Maroka. Tak. I pewnie następny film już będzie z Maroka. No na pewno. Na pewno. Dziękujemy wam za wszystkie komentarze, za wszystkie te słowa wsparcia, że jesteście z nami w tej podróży. Mnóstwo was obejrzało nasz ostatni film, gdzie przeprowadzaliśmy się na stałe do Vana. No niesamowite wsparcie od was, także dzięki wielkie tak, za to wszystko. Tak, jest to mega doping taki dla nas, bo no my była też mieliśmy takie... Sytuacja. Tak, stresujące, mieliśmy mieszane uczucia, ale po prostu dodaliście nam powera, także... Dziękujemy bardzo i widzimy się za tydzień, pewnie już z Maroka. Tak, nie zapomnijcie coś skomentować, dać łapkę w górę. I ten, kto nie subskrybuje, a chce zobaczyć nasze przygody z Maroka, niech zasubskrybuje. Trzymajcie się gorąco. Hejka. Pa.
rica que mueve el movimiento. Eso significa que tu cuerpo también.